Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22 Kariera menadżera własnym klubem. W poprzednim odcinku doszliśmy do niedzieli 17 stycznia 2027 roku. Jak na razie jesteśmy na trzecim miejscu. Jeśli wygramy z Arsenalem, teraz to wskoczymy na drugie miejsce, bo oczywiście mamy jedną kolejkę mniej od Manchesteru czy Manchester United i Manchesteru City. I też jeśli wygramy, to już ta strata do Manchester City byłaby 9 punktów, a wiem, że była większa. Tak obecnie wygląda nasza jednostka, tak jak w poprzednim odcinku, nawet w sumie mówił tytuł. Jest kamień milowy pewien naszego składu, bo wszyscy zawodnicy już mają 80 przynajmniej overalla. Długo naprawdę na to czekałem, bo oczywiście już jest 35 odcinek, więc naprawdę długo na to czekałem, ale w końcu każdy z zawodników ma 80. Czy 90 będą mieli, to wątpię, powiem szczerze. Bo jednak na przykład taki Dziekoński, Bustos, zajmą to biją, to myślę, że jakiś nie potrzebuje, żeby oni byli aż tak niesamowici. Dobra, ten mecz z Arsenalem akurat właśnie, tak jak mówiłem, będę oglądał, nie grał, bo grałem z nimi jak chcę, w miarę z tymi dobrymi drużynami, nie grać tak często, no chyba, że będą dość już tam, przed takie można powiedzieć, te ostatnie momenty, przed takie ostatnie 2 miesiące, gdzie już każdy uważa, że będzie spotkanie i fajnie byłoby tak zagrać takie spotkanie. Tak wygląda nasza jednostka, tak wygląda jednostka Arsenalu, wszystko jest gotowe, możemy klikać symuluj mecz i zobaczymy, jak sobie poradzimy z Arsenalem, który jest czwarty, za nami w tabeli, więc też dla nich to jest oczywiście ważne spotkanie, bo jeśli wygrają, to oczywiście nas przegonią i nie wiem jak z Manchesterem, ja to nie patrzyłem jak oni mają stratę do Manchesteru, ale tak czy tak będzie to na pewno dla nich dobry, ważny mecz. Tylko czy czasem nie, oni byli na żółto, chyba nie będzie tych samych kółek, oni byli na żółto, w żółtych strojach, więc tak, dobrze. Dłużej bałem, że znowu będzie trzeba przejść do wyniku, bo nie będzie można, znaczy nie będzie można, po prostu nie będzie się fajnie to oglądało. My oczywiście na czerwono, Arsenal na żółto i zaczynamy spotkanie. Ogólnie Arsenal też w prawdziwym życiu złapał formę. Po tym jak Manchester City przegrał 5-0, to jest niepokonany do jakichś 8-9 spotkań, więc naprawdę nie wiem o co chodzi, ale zaczęli lepiej grać oczywiście. No wiadomo, że z takich dobrych drużyn to Tottenham chyba tylko się spotkali z nimi, Arsenal przy piłce. Zobaczymy, ale ja do Arsenalu nic nie mam, więc nie grałem sobie jak najlepiej mogą. Mamy piłkę, tracimy ją niestety dość szybko. I Arsenal teraz dość dużo miejsca w środku pola. Dobra wymiana podań. Mamy teraz piłkę. Jaden Braw. Braw, dobre podanie, będzie szukał do środka. Szuka. Niestety nikt nie oddał strzału. Arsenal teraz przed polem karnym. I tak myślałem, że to może się tak skończy. Martin Odegaard z bramką w 23 minucie. I niestety przegrywamy. Dopiero początek spotkania. Choć też no, nie mogę z Arsenalem liczyć, że zawsze będziemy wygrywać. Jednak ta Arsenal to nie jest słaba drużyna. Więc też porażki muszą się zdarzyć z takimi rywalami. Mamy piłkę teraz z autu. Ciekawy jestem, czy uda się przez te wszystkie sezony być niepokonanym przynajmniej raz w Premier League. Byłoby naprawdę fajnie, ale wątpię. Znając tą grę, to ciężko jest naprawdę mieć sezon niepokonany. Nawet już nieraz w odbudowie miałem super drużynę. Ale wygrać Ligę Mistrzów nawet potrafiliśmy, ale być niepokonanym w lidze nie, więc naprawdę jest ciężko, zwłaszcza w Premier League. Bo taki inny liga, na przykład myślę, że w francuskiej byłoby dość łatwo. Wystarczyłoby tylko osiągnąć lepszą drużynę, lekka kontuzja Gavi, na razie go nie będę zmieniał. Wystarczyłoby po prostu mieć lepszy skład od PSG, żeby z nimi wygrać, bo reszta no nie będzie jakiś sprawiać problemów dużych. Braw, co się tam stało? Chyba, no nie wiem, mega to dziwnie wyglądało. Braw, jakby przyjął piłkę, miał wolne miejsce, ale jakby chciał, wypuścił sobie piłkę, czy tam nie wiem, co to było, jakby może źle przyjął, nie wiem, naprawdę. Jeszcze będziemy mieli jedną taką okazję, Szar. Braw. Szar. Będzie za chwilę koniec tej połowy, Braw. Jeszcze próbował podać, jeszcze będzie strzał, niestety niecelny strzał Vranka. No dobra, zaczynam drugą połowę. Myślę, że będzie trzeba zmienić Gaviego, choć to jest lekki uraz, więc może z nim grać, ale jednak może dla jego dobra, za niedługo go zmienimy. Przejęcie piłki teraz. Salazar, Braw. Salazar, Dolan. Jeszcze do Salazara i mamy 1 do 1. Mamy remis. Dobrze, bardzo dobrze, że dość szybko zdobyliśmy ten remis. Bo może jeszcze nasza drużyna, jak są w gazie teraz, powalczą o wygranie tego spotkania. Choć remis na pewno, naprawdę mi z zupełności wystarcza z taką drużyną. Rożny teraz dla Arsenalu. Jeszcze Arsenal przy piłce, Dziekoński teraz dobrze broni. I wykop od bramki chyba.
Tak, dobra, teraz już przy najbliższej okazji na jakieś niespełna pół godziny Silva będzie grał za Gaviego. Szkoda, niestety, obydwu Gavi nic mu nie było z poważnego. Arsenal przejmuje piłkę. I strzał, jest gol, niestety 2 do 1, 64 minuta. Bardzo dobrze to rozegrali. I niestety przegrywam. Dajna bardzo ofensywna. Czemu nie? Spróbujmy zaatakować Arsenal. Braw, jeszcze mamy piłkę, ale no właśnie, strasznie zawsze komputer ma ciasną tą obronę i trudno jest mega się przed nią przebić. Teraz za to Szar, Salazar i musi to być strzał, ale jest strzał, ale niestety niecelny. Jeszcze nie, nie mamy już piłki. Jeszcze próbujmy, póki możemy, to próbujmy. Może to jest akurat odpowiednio, że na przykład Arnold. No to jest to właśnie, co mi się nie podoba, bardzo ofensywnej. Nie wiem, czy mogę to zmienić, czy nie. Liczę, że będę mógł to zmienić. By już lepiej, żeby to tak wyglądało, choć i tak to nie jest jeszcze fajne na pewno. Myślę, że może weźmy napastnika za Brafa i Arnold niech wejdzie za Dolana. Może niech tak to wygląda. Nie wiem. Tak mi się to po prostu wygląda. No i dobra, gramy dalej. Mamy piłkę. Ofensywny bardzo oczywiście, to na pewno. Hölzl. Podanie, nie ma bramki, jak to nie mogła być bramka? Braw to musi strzelić przecież. Takiej okazji nie ma cały czas. Bardzo szkoda, że nie wykorzystał, bo możliwe to była nasza ostatnia dobra okazja. Choć przejmujemy teraz piłkę. Hölzl. Musi być strzał, Salazar i znowu broni Arsenal, nie rozumiem naprawdę. Jak oni to wszystko bronią? Nie wiem, czy my naprawdę nie potrafimy tak dobrze uderzyć, żeby to była bramka. Czy Castells dzisiaj gra świetnie? Może teraz. Matias już do tyłu. I nie ma dalej bramki. Wrang. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Naprawdę. Nawet Dziekoński teraz wyszedł tutaj. No i tracimy piłkę. Wszystko dosłownie, co mogliśmy, zrobiliśmy. Przegrywamy 2 do 1. Trochę tego mi szkoda, bo patrząc na to, jakie my mieliśmy sytuacje, ten mecz był nawet do wygrania spokojnie, ale. Nie wiem, jakieś nieszczęście, po prostu duże nieszczęście, które nie pozwoliło nam dzisiaj wygrać. I to spotkanie przegramy, jak kontuzja Pedriego, znaczy Gaviego. 5 dni, myli mi się, bo to jest dwóch właśnie tych młodych z Barcelony, w prawdziwym życiu mi się mylą często. No to nie zagra pewnie z Watfordem. Szarki dogadamy pożyczenia, spoko, krótkie pożyczenie może być. Będzie na tym meczu czy nie Gavi? Nie będzie, a w sumie nawet i tak nie tak źle, bo to jest akurat mecz z nikim takim ciężkim. Formacja. Taktyka. Jestem ciekawy. Taktyki akurat tutaj nie będę zmieniał. Ale jestem ciekawy jednego. Edytuj plan gry. Bardzo ofensywnie. Może to, żeby po prostu. Ja na bardzo ofensywnym tutaj. Znaczy ta formacja po prostu nie wyglądała tak samo. Znaczy nie wygląda tak właśnie, że. To 5-3-2, bo mi się to w ogóle nie podoba, że jestem na 5 obrońców, jakby. Możemy wtedy na przykład wtedy mieć formację na przykład bardziej, na przykład taki styl. Taki styl mi bardziej podoba, choć najlepiej na przykład, nie wiem, jak możemy mieć. To jest dobrą na przykład formacją na bardzo ofensywne, bo wtedy na przykład nawet taki Braw może być na ataku razem tutaj. Dolana bym dał tutaj, Szar tutaj. I tak by to wyglądało, i Gavi by tutaj zostawał. I mam nadzieję, że zapamiętało mi to. Oby mi to zapamiętało, jak właśnie chcę grać, jak mam. Bo to jednak mi się przyda na pewno. No i super, jest wszystko. Ofensywny nie będzie został. Bardzo defensywny. Jak to wygląda, bardzo defensywnie. Dobra, to bardzo defensywnie dla mnie spoko. Tylko jeszcze jedno. Tylko właśnie Dolan nie chce tu, żeby był. Tutaj niech właśnie tak będzie. No już lepiej tak, żeby Howard, żeby ta trójka była w środku obrony. Dobra, no to wszystko już mamy. To też będzie na pewno potrzebne, przyda mi się. I mecz z Watfordem to jest mecz na szybką akurat symulację. Gavi oczywiście zamiast niego wystąpi w tym meczu Silva. Silva dajmy. A Gavi tutaj niech kto dostanie szansę.
Szarki może na, tak na pożegnanie będzie na bawce. Szybka symulacja na wyjeździe. Jest 3 do 2. Braw, Salazar i Braw. Super. Nie było łatwo, ale najważniejsze są oczywiście 3 punkty, które zgarniamy. Kolejny mecz to mecz w Emirates FA Cup z Fulhamem, i to będzie mecz, który sobie oglądniemy, bo to jest czwarta runda Pucharu FA Cup z Fulhamem, który wiem, że nie jest zły, obecnie w tabeli. Szarki nie zostanie tak wypożyczony, troszkę szkoda. W rank obecnie dam go na niedostępnych, bo na razie nie chcę za niego słyszeć żadnych ofert. Gavi jest gotowy do gry, bardzo fajnie. I oczywiście, jeśli będzie miał wystarczająco poziom kondycji, to dam mu zagrać. Ma poziom kondycji. Rank jest dość zmęczony. Czemu nie dajmy Silvie szansę, żeby zaczynał od początku? I może jeszcze Acuna za Doyla. I Matias za Salazara. Takie będziemy mieli lekkie zmiany na to spotkanie. Może powinienem to nie teraz zostawiać, tylko teraz właśnie tutaj. No ale dobra, nieważne, potem to szybko zmienię. Wszystko jest gotowe, taki mam oczywiście skład na to spotkanie. I zaczynamy. Symuluj mecz, prowadzę szybką symulację Craven Cottage. I zobaczymy, jak z Fulhamem sobie zagramy. Bo w lidze właśnie są na dobrym miejscu. Z tego, co ostatnio zobaczyłem. Nie wiem, czy tak mówiłem, bo myślałem właśnie i tak powiedziałem. Bo gdzieś to było w koło 15 kolejki chyba, że byli na 9 miejscu. I właśnie powiedziałem, że możliwe, że oni tak na początku, a potem spadną, bo taka jest opcja, choć nie wiem, może jednak dalej są w tym top 10. Zobaczymy, pewnie potem spotkamy w tabeli. Zaczynamy, my na czerwono, Fulham na biało. U nas tylko tak Bustos jest troszkę bardziej zmęczony, a u nich Manu Kone. Więc po jednym zawodniku mam troszkę bardziej zmęczonym. I bardzo możliwe, że jak nie będzie nic źle, to za Bustosa po prostu wejdzie Doyle, żeby po prostu jednak Acuna został to całe spotkanie. Dobrze, teraz się to źle kończy, bo dobrze od początku zaczęło, że gram. To jest to, co widzę, Fulham. Mamy teraz piłkę. Matias spalony, no niestety szkoda. Pięknie nam się przedziera Howard. Dolan. Podanie. Nie ma bramki. Matias i broni to Grodak. No nie wierzę, że naprawdę. Mamy jakiś dzisiaj pech. Pech strzelecki. Niemoc strzelecka na razie w dzisiejszym odcinku jest. W tych meczach oczywiście to oglądamy. Bo z Watfordem akurat wygraliśmy. Teraz może. Strzał. No i to jest gol. Pięknie. Matias na 1 do 0 z Fulhamem. I prowadzimy obecnie, więc jest bardzo dobrze. Matias wykorzystał swoją szansę, którą dostał od nas oczywiście. Dobrze, teraz Dziekoński wychodzi i ma piłkę. Dobry wykop, czy tam podanie ogólnie. Z autu teraz Fulham, ale w bardzo łatwy dość sposób tracą piłkę. Strzał Fulhamu i niestety jest 1-1 Akpom. Nie najlepiej w defensywie poradziliśmy sobie, no i niestety wykorzystał to napastnik Fulham i jest 1-1. Z powrotem mamy remis. Braw pięknie tu objechał, ale jeszcze będziemy mieli piłkę. Już tracimy niestety. Będzie koniec pierwszej połowy, tak, kończymy. Manu Kone z żółtą kartką, nawet nie widziałem za co. Spotkanie nawet wyrównane, choć liczę, że uda nam się jednak awansować do kolejnej rundy. Ale zobaczymy, jak będzie grał Fulham i jak my będziemy grali w tej drugiej połowie. Dobra, ta szansa, kontratak, Braw. I to jest strzał, i to jest gol. Jaden Braw na 2 do 1 w 51 minucie. Świetny początek tej drugiej połowy. Tylko teraz nie stracić jakoś szybko tej bramki z Fulhamem. Najlepiej
A, już niestety podania do Brawka nie będzie. Dobra wymiana podań. A, i zabrakło strzału. Może teraz nie, bo wychodzi Rodak dobrze. Matias, no, była dobra wymiana podań, ale Matias nie mógł oddać strzału ostatecznie. Fulham, dobra sytuacja i niestety Akpom z drugą swoją bramką w tym spotkaniu. Jest powrotem remis 2 do 2. Dolan teraz za to, Matias. Myślę, że na te ostatnie minuty wprowadzimy Salazara i oczywiście jeszcze w sumie kogo w rank też niech wejdzie, bo po prostu chcę spróbować jednak wygrać jeszcze to spotkanie. Może się uda, nie będę dał na bardzo ofensywne, bo to nie jest tak, że musimy wygrać to spotkanie, ale fajnie by było spróbować wygrać jednak, chyba że teraz no na szczęście nie ma bramki i mamy zmiany. Wchodzi w ranki Salazar na ostatnie minuty. Mamy teraz piłkę, szar. Aj, to podanie by doszło do Salazara. Dobra wymiana teraz podań Fulhamu i niestety jest 3 do 2. No i teraz idziemy na bardzo ofensywnie. Jak wygląda nasza... Dobrze wszystko jest, bardzo ofensywnym. Ale nie, jeszcze nie, może się nie zaktualizowało jeszcze na bardzo ofensywnie. Żółta kartka Howard, to nieważne. Będą grali na krótko, oczywiście, że będą grali na krótko. Aby wrzucili, to mogliśmy byśmy tam przejąć piłkę i ich skontrolować, ale niestety nie będziemy mieli na to szansy. Przydałoby się naprawdę jak najszybciej zabrać im piłkę teraz. I to, jak to się teraz wydarzyło. Braw. I to musi być gol, nie ma gola znowu. Niemoc Strzelecka kolejny raz nas atakuje. Ostatnie to są naprawdę minuty. Niech ktoś się rzuci na nich, no, nie musi ktoś bardziej na nich. No tak to, no, to będziemy kończyć jeszcze, szansa, Jaden Braw. Salazar i Salazar 30, 91, zobaczam druga minuta, 3 do 3. Pięknie Salazar. Ostatniej akcji, no to była bramka ostatniej akcji, daje nam nadzieję na to, że mamy awans do następnej rundy, tylko oczywiście teraz musimy wygrać u siebie rewanż z Fulhamem, ale dobrze, że przynajmniej nam Salazar dał to, bo naprawdę, naprawdę już nie chcę wypadać tak szybko, przynajmniej nie bez walki. Kolejny mecz będzie z kim w lidze, już za chwilę się dowiem. A to nie będzie już w tym miesiącu pewnie, nie, będzie z Evertonem pod koniec. A jak wygląda w tabeli Fulham, gdzie będzie? Już jestem ciekawy też właśnie zobaczyć. Tak, myślałem, że trochę Fulham spadnie, już są na 16 miejscu i są oczywiście bliżej walki o spadek niż tam o jakieś europejskie puchary. Gram teraz z Evertonem, 10 drużyna w tabeli. Z nimi akurat nie grałem i powiem szczerze, czemu nie zagrałbym w sumie, żeby zobaczyć, jak oni wyglądają. Tylko ustawię zespół. Salazar widzę, że ma 87 overalla, super. I to tyle chyba z tych zmian. Howard 89, tylko nie wiem, czy on miał to, czy nie. Dobra, już rezerwy u nas są dobrze ustawione. I możemy przejść do tego spotkania. Z kim potem będziemy grać? Będziemy z Fulhamem mieli mecz. Dobra, wszystko miarę już wiem. Przechodzimy do tego spotkania z Evertonem, znaczy. Tak wygląda nasza podstawowa jedenastka na to spotkanie. I przechodzimy do meczu. Już klikamy graj. Zobaczymy, jak będzie grał 10 Everton. To już jest drużyna, która pamięta, że w poprzednim sezonie musiała ledwo co uniknąć spadku, bo byli w dole tabeli, ale w tym sezonie już za to sobie radzą dużo lepiej, no bo właśnie są, jak widzieliśmy, na 10 miejscu, więc no jednak dobrze grają w tym sezonie. Pierwsze wrażenie Lukumi, obrońca, czyli pewnie mam nowego jakiegoś obrońcę, skoro to jest pierwsze wrażenia. Jesteśmy oczywiście u siebie w tym spotkaniu. I możemy zacząć. Nie podoba mi się to, że tu murawa tak wygląda trochę tak biednie, mogę tak powiedzieć, bo tak trochę widać ziemi tutaj.
Nie najlepiej, nie najlepsza murawa niestety. Salemakers widzę, że tutaj jest. Przejęcie dość wysoko przejęliśmy tą piłkę. A i podać się nie udało niestety. Lukumi właśnie nam przeszkodził, więc już od pierwszych minut nam przeszkodził. Możliwe, że to podanie do Dolana mogło być kluczowe. Teraz musimy uważać. Strzał. Dziekoński broni i jeszcze się udało tą piłkę, będziemy mieli. Aj, no naprawdę, czemu tyle takich głupich rzeczy się wydarza? Jak tylko jeszcze tu po tym stracimy bramkę. No to się spalony? No spalony, bo spalony, tak? Spalony. No bo naprawdę, jeśli. Ale tak praktycznie zawsze, taka głupia pomyłka, tam właśnie coś takiego, co się nie wydarza w prawdziwym życiu, praktycznie w ogóle. Czyli takie właśnie jakieś głupie przyjęcie i poodbijało się po przeciwniku naszym. Strzał jeszcze się udał, ale to był fatalny strzał. Choć podobnym strzałem był Manchester United zawodnik nam strzelił, więc kto wie, może ten nie był aż taki zły strzał. Martinez, Ledesma. Przejąć teraz Howard, Pablo Gavi. Rzadko co, ale też właśnie zapominam, że to jest Pablo. Podanie słabe niestety Gavi'ego. Aj, kurde, nie mógł tą nogę wystawić Doyle, czy to nie wiem kto to w sumie był. Nie było to myślę aż takie trudne, jakby wystawił to może by doszło do tej piłki. Przegrywam jak na razie 1 do 0 niestety. Dolan teraz za to swoją prędkością. Strzał i to jest bramka i o to chodzi. Dolan od razu zaraz po wznowieniu strzela bramkę na 1 do 1. Mamy z powrotem remis i liczę, że teraz to po prostu będzie coraz lepiej wyglądało. I że teraz to ostatecznie wygramy spotkanie. Przejmuję piłkę, nie udało się. Oj, nie mamy piłki też tutaj. Nie uda się nigdy praktycznie przejąć tą piłkę. Teraz Howard, a już nie chciałem, że wybijał, ale no, może dobrze to zrobił. Gordon przy piłce. Oczywiście spada prosto pod nogi zawodnika Evertonu. No jakie mamy nieszczęścia, prawda? Wybijmy to. Bez żadnej zabawy. Strzał z daleka. I gdzie był Dziekoński ustawiony? Ja chcę to zobaczyć na powtórce. A dobra, nawet w sumie zobaczę. Teraz mi to pokażą, myślę. Gdzie Dziekoński był ustawiony? No nie był tak źle ustawiony, ale takie strzały po prostu no nie mogą wpadać. To jest dla mnie, według mnie to jest wina bramkarza, który jest źle ustawiony, bo żeby mu tak pewnie taką piłkę posłać, która go przelobowała z tak daleka, gdzie on jakby jest na tej bramce i widzi tą piłkę, no to nie jest rzecz, która się zdarza normalnie. Nie tu podanie, miał pójść do Wranka. I przynajmniej dobrze, że Dziekoński wyszedł. Szar teraz. Gavi, ale to oczywiście podanie nie przejdzie do niego. I koniec pierwszej połowy. 2 do 1 przegrywamy. Nie podoba mi się naprawdę, bo ta bramka, ta druga właśnie to.
Nie lubię, jak oni po prostu ten komputer to strzała. Wszystko takie, te strzały są takie, aby tak mi się wydawało, że często przez. Nie tak, że on coś zrobi dobrego, tylko takie głupie błędy po prostu. A ja tak naprawdę. No i to jest żółta kartka, co najmniej. To było mega naprawdę ostre, a tak głupi bardzo, i wiadomo, żeby tylko żeby nas zablokować. Szkoda, że to jest Salazar, który obraca się jak ślimak, trochę naprawdę. Przydałoby się jakoś im zabrać tę piłkę. To jest najgorszy element praktycznie gry z tym komputerem. Zabrać mu piłkę. Dobrze, teraz to przejmujemy. Podanie do Szara. Dobra, jeszcze podanie do Brafa to musi być. Braf, ale po co taką piętką musiał to podawać? No, nie mógł normalnie, teraz nie ma czasu na takie zabawy, że piętką sobie podaje. Ja chcę normalnie, żeby to podanie dochodziło, a teraz mam nadzieję, że mój zawodnik będzie pierwszy przy tej piłce. Widzę, że zmiany pierwsze. Dobrze, Dziekoński teraz broni, ale te sytuacje, do których oni dochodzą, naprawdę mi się tak nie podobają w taki łatwy sposób. Przejęcie Gavi teraz. Co to było? No, ja próbuję podać nam naprzód, a on sobie jakby sam podaje. No, ja nie mogę naprawdę, co tu się w tym meczu dzieje. Dobrze, teraz interwencja. Salazar. Danie do Dolana i teraz Dolan pędzi, Dolan. Czy tam nie był spalony? Nieważne, bo ten bramkarz jest. Nie wiem, co on robi. Taka obrona, naprawdę. Poza tym ten strzał to nie miał być taki słaby strzał. To miało być prawdziwe huknięcie praktycznie, żeby nie miał szans, a on taką słabą piłkę daje. No nie wiem naprawdę. I ta oczywiście piłka dla Evertonu. Bardzo ofensywnie już daje. Będzie dla nas as out, tak. Wrang teraz. Tam mi się wydaje, aby każdy z naszych zawodników praktycznie był wolny. Strzał. I no, i niech tak ktoś strzał. Co, karny czy co? My faulujemy, tak? Gdzie niby on faulował? Spalony, aha, no przynajmniej tyle, ale. Dobra, no jestem spalony. No już myślałem, że tam odwizdali nam faul, bo to by naprawdę było głupota. Wygrywamy tę piłkę. No i to już musiała być bramka, bo on to naprawdę, jakby ten bramkarz też to obronił. Emiliano Martinez zostaje na tym bardzo ofensywnym, bo po prostu się dużo lepiej mi gra, naprawdę. Jeszcze mamy piłkę. Dobra, jeszcze się udało do Brafa, ale kurde, no w takim ważnym momencie te piłki nie mogą tak dobrze pójść, tylko muszą zawsze jakiś być błąd, jakiś zawsze musi być niedociągnięcie. Czy to mocne, za mocne podanie, czy za słabe. Często tak w takich ważnych momentach jest właśnie. Dobra, teraz przejęcie ważne. Nam brakuje naprawdę precyzji, bo już kolejna okazja tam była zdecydowanie, żeby strzelić tą bramkę bardzo ważną, ale po prostu brakuje nam wszędzie tej precyzji. Szar teraz. No nie, to są już żarty, naprawdę. Ten bramkarz, ten Emiliano Martinez, co on dzisiaj broni, to jest chore. Druga setka jest taka, to nawet jest 200%, co on broni. Strzał ostry, a takie coś puszcza. Nieważne, mam to gdzieś naprawdę. Jest bramkarz 3 do 2, ale ten bramkarz jest po prostu niesamowity w tym meczu. Jak ja się cieszę, że udało mi się strzelić tą bramkę, bo ten Emiliano Martinez, te dwie okazje, jakie on wybronił.
Tę bramkę, no w końcu, naprawdę, w końcu dajemy teraz, no ale na bardzo defensywne. Najpierw, żeby ten mecz się skończył. 3 minuty doliczone? 3 minuty doliczone, no pewnie, przecież nigdy praktycznie nie ma tych 3 minut, tylko teraz. Dobra, w końcu na szczęście. Teraz się utrzymuje do końca przy tej piłce. Jeszcze nawet sobie podam i wyjdę tutaj. Nie obchodzi mnie to, że tam straciliśmy piłkę. 5 minut jednak ostatecznie zagraliśmy praktycznie. Wygrywamy 3 do 2 z Evertonem. Na bardzo ofensywnym po prostu mi się gra dużo, dużo lepiej. Nie wiem naprawdę o co chodzi, ale może. Nie wiem, nie mogę tak wygrać od początku, bo po prostu myślę, że zajadę wtedy swoich zawodników, ale tak się mi dużo po prostu lepiej gra. A ten Emiliano Martinez był chory, naprawdę. To, co on robił, to było po prostu chore. Dwie takie właśnie piękne okazje wybronił. Z czego ta druga to jest naprawdę dla mnie niesamowita. Bo pierwsze to jeszcze mocniej by wystarczyło kopnąć i myślę, żeby nie było jakiejś żadnej okazji, a ta druga to było świetna interwencja, aż wręcz niemożliwa dla mnie, naprawdę. Dobra, przejdźmy już do lutego. Myślę, że mecz z Evertonem, znaczy z Fulhamem, drugi raz nie będę patrzył. Bo właśnie mecze pucharowe, jak raz już nie wygram, to wolę drugi raz nie oglądać. I tam rzucam szybką symulację, nieważne co się stanie. Podstawową jednostką wychodzimy. Szybka symulacja. I jest awans. Super. Dolan oraz Szar z bramkami, które dają nam piątą rundę Puchara FA Cup. W lidze nawet nie patrzyłem, które miejsce. Trzecie. Punkt za Arsenalem. Dobra, no jest zacięta dość walka na tym drugim miejscu pomiędzy głównie nami, Arsenalem i Manchesterem United. Widzę, że tu troszkę przerwa będzie, pewnie reprezentacyjna. Hegarty obiektem zainteresowań, ale to nieważne, jacy są zawodnicy. Dobra, przejdźmy do tego meczu z Bournemouth, które już dzisiaj nie będę grał, tylko oczywiście chcę po prostu już tu zacząć ten następny odcinek. Oferta transferu Matias. No na pewno na to liczyłem. 4 miliony, a tutaj myślę 2,5 co najmniej, coś takiego. W rank chyba poszedł mu overall w górę, jeśli się nie mylę. Chyba tak, i to tyle z tych overalli w górę. Bournemouth 13 drużyna w tabeli. A przesymulujmy jeszcze ten mecz z Wolves. Będzie następny mecz i możliwe, że sobie zagram to spotkanie. Porażka 2 do 1 w rank z jedną bramką na nas. Z takimi rywalami naprawdę ja nie lubię już czegoś takiego. Myślę, że jestem na tak dobrym poziomie, że nie powinniśmy takimi rywalami przegrywać. Arnold już ma 73 overalla. Mecz teraz będzie z Wolves, którzy są, za chwilę zobaczę, sam gotowy do zmiany pozycji. Dobra, już mu zmieniamy, będzie teraz, jest teraz lewym obrońcą. I Matias nie rozmowy spełzł na niczym, troszkę szkoda. Dobra, kolejne spotkanie z Wolves. To właśnie tak mówiłem, będzie pierw w następnym odcinku, 9 drużyna w tabeli, dobra. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!